kartkę z kalendarza na 2 października. Jest to środa, 276 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil oraz Aleksandra, Berengar, Berengaria, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Leodegar, Nasiębor, Stanimir i Ursycyn. Strasznie łamie się język przy tych imionach. Ciekawa jestem, czy ktoś jeszcze te imiona nosi. W każdym razie wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. Nietypowe święta to Dzień Efektywności Energetycznej, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaków, Dzień Anioła Stróża i Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Przysłowie, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Słońce w wadze, świt 6.04, wschód 6.37, zachód 18.12 i zmierzch 18.46. Księżyc też jest w wadze i wschodzi o 6.12, a zachodzi o 18.06. Cytat dnia. Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań. I to powiedziała Agnieszka Osiecka. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. Vlogtobera. No i witam serdecznie w nowym dniu z kawusią na balkonie. Dzisiaj jest zimno, no teraz jest chyba około 7 stopni, ale dzisiaj była bardzo zimna noc u nas. Chyba zresztą w całej Polsce była zimna noc. No, a ja tylko tak patrzę, czy te moje kwiatuszki zakwitną tu. No. Trzeba dzisiaj znowu podlać balkon, kwiaty. Bo widzę, że niektóre koleusy to tak jakby troszeczkę przywiędły. Ja się zastanawiam, co z nimi zrobić. Bo dzisiaj u nas było w Pyrzowicach, nie u nas. To jest, nie wiem, 10 km stąd, nie wiem. Minus 2 stopnie w nocy. Tak niska temperatura. Dlatego, że jest zimno. Że jest koniec września. No. Dzisiaj u mnie jest poniedziałek. Pozdrawiam Was serdecznie w poniedziałek. I to właśnie znowu ktoś się może odezwać, że nie było tak zimno, bo ktoś mieszka. Pozdrawiam Cię serdecznie. Gdzieś w okolicach Pyrzowic chyba mieszkasz. I się mnie ostatnio pytałaś, przepraszam, ale nie pamiętam Twojego imienia czy niku, ale pytałaś się mnie ostatnio, skąd mam te wiadomości, że tam jest biegun zimna. No właśnie dzisiaj, jak mnie zapomnę, to podlinkuję pod tym filmem te wiadomości, skąd ja to czerpię. I dzisiaj podobno było tam minus 2 stopnie. No, także taka sytuacja. A ja w ogóle dzisiaj, jak wyszłam na balkon, to poczułam śnieg. Poczułam zimę. Powietrze, tak jak wiecie, jak się tak człowiek zaciągnie powietrzem, takie zimne, jakby śnieg, jakby mroźne, jakbym śnieg czuła. Tak pierwszy raz poczułam może nie w tym roku, ale tej jesieni, o, tak powiem. Tak się zastanawiam nad tymi kwiatami, bo chyba jeszcze tak jedna albo dwie noce takie mają być. I potem znowu ma być lepiej i tak mi szkoda wszystko stąd likwidować. Ale nie wiem, no dzisiaj chyba raczej na to nie będę miała czasu, żeby to wszystko stąd brać do domu, bo idę na ogródek. Tam muszę też porobić. Pewnie te ogórki, dynie to już pewnie mogę sobie sprzątnąć też teraz. Bo wprawdzie tam na pewno nie było minus 2, ale koło 0 mogło być, albo 1. No stopień powyżej 0, no to i tak będzie to za zimno dla tych roślin. Tylko czekam, aż będzie troszeczkę cieplej, bo jest zimno, jest rano. Dzisiaj nie musiałam jechać z Wiki, bo Wiki jest w Warszawie. Także dzisiaj mogłam sobie pospać do 7:30. No. I tak się rozpędzam z tym dniem, ale jest jeszcze bardzo, bardzo zimno. Zrobię, co mam do zrobienia w domu, to się ociepli na dworze i wtedy pojadę sobie na działkę tam porobić, co jest do zrobienia. No. I potem chyba w tym tygodniu
to chyba tutaj zacznę, chyba jednak te pelargonie będę wyciągała, a będę wkładała te kwiatki, te wrzosy. No, bo te zwisające pelargonie zostawię na pastwę losu. No, ale zostawię, bo nie mam gdzie to dać, ale te stojące chcę jednak pozbierać. Nie wiem, czy coś z tej będzie. Zobaczymy. No, także taka u nas dzisiaj sytuacja. Ja się zwijam zaraz do domu. W mieszkaniu jest zimno, jak nie wiem co. O, jak paruje, widać, nie wiem, czy widać, jak paruje kawa. W mieszkaniu jest zimno, ale nadzieja jest taka, że będą dzisiaj, że dzisiaj puszczą kaloryfery. No, chyba zmarzła miętka. Zmarzła, zimno jej było. No, dobra, to by było na razie tyle. Ja uciekam do domu, bo mi zimno po prostu. No i dzisiaj tutaj od rana trwa robota w mojej kuchni. Tu mi się już duszą. O, kaczuszka mi się dusi. Nie dawam do piekarnika. Dwa filety. Tu już mam zaglądany do garów, nie? Sos grzybowy z prawdziwków i maślaczków. Tu mam rosół. On musiał się zagrzać, dlatego że była galareta, nie rosół. Część sobie jeszcze odłożyłam tego rosołu do mojego garnuszka, jakby ktoś miał ochotę na rosół. A tutaj mam różne, różniste jarzynki. I teraz to wszystko wyląduje w tym garze z rosołem. Mam nadzieję, że mi się nie porozsypuje na boki. Tutaj mam potarte wszystko z ogródka, oprócz cebuli. A tak było wszystko z ogródka. Zaraz to jeszcze pozbieram i też tutaj włożę. Potem ewentualnie się tutaj dołoży, doleje wody, chociaż nie wiem. Nie wiem, może troszeczkę... Co się tam wzięło? A, moja pralka pierze. Może troszeczkę kaszy tutaj dam, takiej jęczmiennej, dawno, taki krupnik, nie? Dawno nie jadłam. Jak troszkę w zupie zjem kaszę, to chyba też znowu te węgle tak nie podskoczą. Tu jest taki buraczek. Jak go ścierałam, to on miał takie jakby, wiecie, takie łyki, jakby takie zdrewniałe. Więc ja go w całości dałam. Niech on się wygotuje, bo on się go po prostu wyrzuci. Ważne, żeby się wygotowało. Więc mam tutaj fasolkę. No, jeszcze kawałek pietruszki jest nie z ogródka, ale seler. Marchewka, ta fasolka, buraczki, to jest z ogródka i por. No i teraz mi się to będzie, teraz mogę zrobić duży ogień i niech mi się to gotuje. Zaraz sprawdzę, czy nie trzeba jeszcze troszeczkę dosolić, no bo wiecie, rosół był solony, ale tutaj tyle jarzyn teraz jest, nie? Tak, zrobię taka zupka jarzynowa. A tu mi się... To muszę jeszcze schować maszynę do chleba. A tutaj mamy grzybki. Już mi się zmieściło to, co było na tacce. To już mi się zmieściło, także wszystko już tutaj jest. Co wyglądam? O, jeszcze na dodatek. No, na dodatek jeszcze ekran miał, ten obiektyw miałam brudny, zapaćkany. I jeszcze taka jestem, o, niedorobiona. Ale już mam tutaj wszystko postawione. Jeszcze ziemniaki muszę obrać dla Zbyszka, bo Wiki raczej chyba nie będzie na obiedzie. Ziemniaki jeszcze obiorę i sobie wstawię. Zrobię wreszcie sobie swoje śniadanie. I potem pójdę z Klusią. Tam się chmurzy, miałam iść na działkę. Nie wiem, zobaczę, jak zjem śniadanie moje. Powieszę pranie, bo mi się pranie pierze. Pójdę z Klusią i będzie w miarę wyglądało. No to sobie jeszcze przejadę na działkę zobaczyć, bo dzisiaj u nas jednak był przymrozek. Zbyszek mówił, że rano skrobał szyby. Także jestem ciekawa, jak na tej mojej działce wygląda, czy te pelargonie tam nie ucierpiały i koleusy, które miałam na ogródku. No bo tu na balkonie jest wyżej jednak, a tam na dole i czy mi to się nie zmarnowało. Ewentualnie to wezmę do domu. Pozbieram to, co jest do pozbierania.
bo chyba dzisiaj dużo więcej nie zrobię na tej działce, nie? A też muszę wykorzystać, że nie muszę jechać powieki. No, także zobaczymy, jak z czasem się wyrobię. Teraz jestem w tych okularach do czytania, one są takie inne troszkę, ale ja lepiej w nich widzę, jak mam coś obierać. Jak mam coś robić takiego w kuchni, to ja wolę te okulary, bo ja lepiej w nich widzę. No, niż w tamtych drugich. Dobra, to by było na razie tyle. Wam zaprezentować mój ostatni nabytek, to znaczy się dostałam to. Trzy takie pudełka dostałam, ten jest największy chyba. Potem jest troszkę mniejszy i bardziej taki płaski. I tutaj mam ziemniaczki i skończyło się ziemniaki w wiadrze. Tutaj te 3 kilo ziemniaków mi tu chyba wchodzi. Także stąd sobie biorę ziemniaczki. Tu jeszcze by trzeba to przetrzeć. Tu akurat jest namalowane, że są jarzynki korzeniowe, ale u mnie to one by się... Czekać, może mnie to denerwuje, że to jest upaćkane. O, powiem Wam szczerze, że normalnie tego nie widać, tylko widać w kamerze. Ja bym musiała niektóre rzeczy chodzić z kamerką i wtedy widzę, co jest, wymaga jeszcze do czyszczenia. No. I tutaj mam właśnie ziemniaki, w drugim takim mam cebulę, a w trzecim tym płaskim mam tabletki do zmywarki i to wszystko mam pod zlewozmywakiem. Także i tutaj są fajne dziureczki, że to, wiecie, oddycha. No, ziemniaki już obrałam, teraz je muszę pokroić, jeszcze powycinać te małe takie dziabongi, bo ja tym robię, nie? Ale to już teraz małym nożekiem, no i bo przekroję i będzie na obiad dla Zbyszka, ale zrobiłam troszkę więcej, jak będą chcieli, czy Wiki jakby przyszła, czy co, by chcieli do tej zupy trochę ziemniaka sobie dać, no to sobie mogą wtedy dać ziemniaka do zupy też, nie? No, jak słyszycie, to mi chodzi pralka wiruje. Będę mogła zaraz powiesić moje pranie. Klusia zdobywca. Już spadła i leci. Idziemy do domu, tak? Zdobyłaś górkę, idziemy. No i dzisiaj sobie wymyśliłam, że sobie zrobię krem do moich tartaletek. Pamiętacie, jak robiłam te tartaletki? Dwie już zjadłam, cztery zrobiłam, te keto tartaletki i dwie mi zostały. Także nic im nie dolega, nic im nie ma, więc mogę je sobie teraz nadziać. Tak wyglądają. Dwie zjadłam po prostu z powidłami. Takie są cieniutkie. I tutaj sobie posmaruję powidłami, a na to dam sobie krem. I właśnie, bo zazwyczaj wszyscy tutaj dają. Nie? Ale mi się wydaje, że po to tutaj jest, takie wgłębienie, żeby nam się tutaj na przykład powidełka nie rozlewały. Tak sobie to wymyśliłam. Więc najpierw będę chciała zrobić ten krem. Bita śmietana i widziałam gdzieś na jakimś kanale, że była bita śmietana i potem było do tego dane trochę masła orzechowego, a ja mam tutaj taką resztę masła orzechowego, to sobie spróbuję to tak właśnie zrobić. Stoicie tak daleko, dlatego że tutaj mam na piecu ten mój obiad cały, a dzisiaj późno przyjdą. Wiki późno, Zbyszek też, więc ja sobie teraz zrobię to, tylko muszę poszukać te mieszadełka. Poczekajcie chwilę. No, znalazłam. Nie robię w tym, dlatego że będę z mniejszej ilości robiła ten krem, nie z całej śmietany. No to po co tam mam brudzić tyle, nie? Mam nadzieję, że to się tutaj też szybko ubije. A mam takie właśnie nie do ubijania, tylko gdzieś mi się ta pokrywka... Z plastikami gdzieś ją mam, bo można jeszcze było tutaj przykryć później, nie? Ale właśnie to jest ten kołnierz taki, że można ubijać i nie pryska. No, a z drugiej strony można tam coś mieć do coś płynnego i tutaj wtedy jest, jak jest dzióbek, to tutaj jest otwór, że można nalewać albo tak zasłonić.
i nie ma dostępu. No, to nic. Wlewam sobie tutaj tak mniej więcej pół tej śmietany sobie wleję i będę ubijała. Będę ubijała, tylko trzeba to do prądu włożyć. A tutaj na oślep, bo tutaj jest tak zestawiony, że nie widzę, gdzie tam jest ten... Nawet mi to szybko poszło dzisiaj, bo czasami to nie umiem trafić. Dobra, i teraz mam już tak w miarę ubite tą śmietanę. To później odbiorę, teraz nie mogę. Ja sobie tutaj oprę i teraz sobie tutaj damy masła orzechowego. Tak, łyżkę tego masła orzechowego dam. Może jeszcze troszeczkę, zobaczymy. Bo pierwszy raz robię ten taki krem właśnie. No i spróbujemy. Teraz dajmy ten kołnierz, bo on mi tylko przeszkadza, utrudnia mi to. No i teraz zobaczę, jak to smakuje, czy tu nie trzeba czasami coś dosłodzić. Chyba nie trzeba, ale jeszcze muszę dokładniej to wymieszać, bo jeszcze takie drobinki tego masła tutaj się wyczuł. Myślę, że teraz będzie dobre. Lecimy. O. Tak to wygląda. I teraz sobie tutaj zrobię właśnie ten deserek. Dam sobie na razie na deseczkę. Dwie te. O, nie widzicie? Teraz ją tutaj zrobimy na dół. Może troszeczkę przybliżę. O. I tutaj sobie dam te powidła śliwkowe, w ogóle bez cukru były robione, tylko mogłam jeszcze je dłużej odparowywać. Tak. I tu. No. I teraz sobie deser, ten krem tutaj damy. Jeszcze mi trochę zostanie, żeby tak coś zjeść. Albo do czegoś przełożę i później się do czegoś jeszcze wykorzysta. No bo jest za dużo, żeby tutaj takie góry tego kremu dać. Tak, jeszcze sobie tutaj mam migdały, miałam. Gdzie one są, te moje migdały? Tu. Tam tu sobie troszkę płatków migdałowych. I voilà, gotowe. I tak wyglądają moje tartaletki z masą orzechową, z kremem orzechowym. Zaraz sobie dam jedno. Właśnie do nich to troszeczkę się... no wiecie co, za duże zbliżenie. Niech one się troszeczkę przejdą, ja sobie ogarnę.
No i potem sobie spróbuję. Kawki już nie będę robiła, bo już dzisiaj wypiłam dwie i właściwie nie wiem, czy bym chciała trzecią. Chyba, że malutką bym sobie zrobiła. Malutką to bym mogła zrobić. No i witam dzisiaj przy kuchennym stole, troszkę wcześniej niż ostatnio się nagrywałam. Stwierdziłam, że trzeba się wcześniej nagrać, wcześniej zakończyć vloga, żeby sobie wygospodarować jeszcze czas wieczorem, choćby na poczytanie. Tak mnie zainspirowała Monika z kanału Rodzinka M-Vlog, że ona znajduje jeszcze czas na czytanie właśnie wieczorem przed spaniem. Ja to tak do późna tam robię potem przy tym komputerze i potem nawet się nie chcę myśleć o czytaniu, bo mi się oczy zamykają. Także stwierdziłam, że coś trzeba z tym zrobić. Dzisiaj skończę prędzej tego vloga, sobie zmontuję. Jeszcze będę musiała raz wyjść z psem. I wczoraj Wam powiem, że wczoraj mówiłam, że byłam chyba o 8 i już potem nie będę szła. Ale niestety moje, znaczy niestety albo niestety, nasza Klusia się przyzwyczaiła, że koło w pół do 10, bo tak różnie było, 9, 10, w pół do 10 wieczorem wychodziliśmy w nocy. Już teraz to już można powiedzieć w nocy, bo już jest ciemno i ludzi nie ma już w ogóle na osiedlu. No, ale ona się nauczyła, że wtedy wychodziła i zaczęła mi się kręcić koło tej pieluchy, wiecie. Trzeba kółka kręcić, miejsce szukać. No to ja szybko ubrałam się, Klusię ubrałam jeszcze w sweterek, poszłyśmy. No i była zadowolona, zrobiła wszystko, co trzeba. Nie stawiała się okoniem, bo ona często stawia się okoniem, ona po prostu stanie i dalej nie idzie, albo się położy. A tym razem była zadowolona. Także wiem, że gdzieś koło w pół do 10 będę musiała z nią iść. Może koło 9, żeby to tak skrócić wcześniej, żeby po prostu z nią iść. No, żeby nie za późno, bo potem jednak rzeczywiście już prawie nikt nie chodzi po osiedlu. No, a dzisiaj też będę musiała prędzej się położyć, spać, bo jutro będę musiała wcześniej wstać, bo będę odwoziła Wiki na uczelnię do Gliwic, a to ona na 8, no to wiecie, to troszkę wcześniej trzeba jechać. Chcę ją odwozić dlatego, że autobus od nas tutaj jeździ co godzinę i żeby była przed 8, żeby zdążyła na te zajęcia, to musiałaby o 6 tym autobusem jechać, bo tym o 7 nie zdążyłaby na uczelnię. Tam by się, nie wiem, 15 czy ileś minut by się spóźniła, to tak nie fajnie. Od razu na pierwsze zajęcia, nie? No więc stwierdziłam, że samochód stoi pod domem, no to, a ona będzie, kurczę, jeszcze po ciemku szła na autobus, więc ją zawiozę, a potem się okaże, czy będę jechała po nią, czy ona już wróci. Coś z tego, co ona mówiła, to ona sobie już jakoś wróci do domu. Byle ta godzina rano jest jednak różnica, daje różnicę. No więc będę musiała wstać, bo dla mnie to też będzie różnica, bo wstawałam wcześniej wstawałam o godzinę później. Jak jeździłyśmy na praktyki, to później z nią jeździłam, a teraz trzeba będzie o godzinę wcześniej jechać. No to wiecie. To trzeba iść prędzej spać. No, pokazywałam Wam to ciasteczko, które zrobiłam. Jeszcze nie próbowałam. Naszykowałam się do nagrywania w dużym pokoju, bo Zbyszek powiedział, że będzie późno. No to ja się naszykowałam. W międzyczasie jeszcze gadałam przez telefon z Markiem, bo zadzwonił. No i naszykowałam wszystko, już światło, wszystko. No i Zbyszek przyszedł. Dobrze, że przyszedł, tylko akurat z tego, co mówił, to mówił, że będzie później. Myślałam, że te pół godziny jeszcze zdążę się nagrać, nie? No, także zdałam mu tam miejsce, nie będę mu tam mędzić. Tak słyszę, co mówię, jak jestem tutaj, ale to jest już inaczej, bo tu mam już takie miejsce, tam on sobie może chrząknąć, nie chrząkać, wiecie, jak to jest. No, także właśnie to ciasteczko i jedno ciastko dałam Zbyszkowi, tylko on sobie musiał pocukrować, bo jemu był ten krem za mało słodki. To jedno dałam Zbyszkowi na dzień chłopaka, a drugie ja mam. I właśnie chciałam spróbować, jak to teraz, to trochę jednak powstało, no to może z pół godziny, trochę może to naciągło, nie? Dobrze smakuje. Mnie ten krem akurat jest sam raz, tu nie ma w ogóle cukru w tym kremie, tylko jest to masło orzechowe, te takie. Teraz Wam nie pokażę, ale wcześniej widzieliście, ono jest takie, kupowałam mało węglowodanów czy coś takiego. No,
Także, a pod spodem jest ta, te powidła, które są też bez cukru, no tyle, że cukier w samej śliwce jest, nie? No jeszcze jeden kawałeczek sobie zjem, tylko jest uparty. Dobra, to jest. Dobra przekąska. Przepraszam bardzo. Napiję się jeszcze kawę. Zrobiłam sobie mniejszą kawkę. Nie taką full wypas, tylko mniejszą. No. I teraz mogę gadać. Dobra, ciastko. No i nie ma tam w ogóle węgli. Czyli ja mogę jeść, bo ostatnio staram się, ostatnio nawet mi się to udaje jeść znowu tak jak sobie założyłam. Nawet na wycieczce, jak byliśmy na grzybach, to wcześniej to sobie bułeczki szykowałam razem ze Zbyszkiem, a tym razem nie. Tym razem mój chlebuś sobie zrobiłam, kanapki, jajko, kiełbaska. Także tak się da. Tylko że wiadomo, że jak jest większa rodzina, no to im się robi co innego, a ja muszę coś, jakiś zamiennik sobie znaleźć zawsze. Już nie mówię o chlebie, tylko w ogóle, jak tak na przykład, no mam ochotę na przykład na kluski, przepraszam, te knedle, no to jak już tak raz za jakiś czas, to sobie zjem te dwa knedle, nie? Gorzej, jakbym to tak jadła ciągle. No, knedle czy pierogi, no bo ja lubię i pierogi, i takie kluski, bo ja jestem taka klucha w ogóle. Lubię takie rzeczy mączne, ziemniaczane, kluski, pierogi, makarony, no ja lubię takie rzeczy, ale no to mi dobrze nie służy. Ale jak raz na jakiś czas, to się też nic nie stanie, nie? No, dobra, to już teraz o tym... Wiecie, ziemniaki mi się tam gotują dla Zbyszka. Jak możecie tam słyszeć czasami jakieś pykanie czy coś, to tam te ziemniaki się gotują. W tym czasie chcę się nagrać. No i potem będzie kaczuszka i ten sos grzybowy. A zupa będzie na później, na jutro. Może jak Wiki przyjedzie, to będzie chciała troszkę zupę. Jak nie, to będę musiała tą zupę schować do lodówki. No, i tutaj myślę, że chyba coś tutaj mamy w tym czarownym kalendarzu na październik, bo na październik jeszcze nie czytaliśmy. I tak, wezmę sobie z mini okulary. Wiecie co, już się tak cieszyłam, że będę miała te progresywne okulary, ale chyba jednak nie. One są jednak poza moim zasięgiem. Ostatnio się dopytywałam, ile dokładnie bym musiała płacić i wcześniej wydawało mi się, że to jest 1/3 z tego, a teraz jednak się okazuje, że jest no dla mnie zaporowa cena. Także ja sobie jednak, jak sobie kupię okulary, to tylko te do patrzenia normalnie, nie? Nowe, bo te są już też porysowane. Te też już mam porysowane, no ale w tych na co dzień nie chodzę. Ale tak sobie myślałam już, że będę miała, wiecie, w jednych, nie będę musiała zmieniać. Jak będę chciała czytać, to mogę w tych samych okularach. No ale nie tym razem jeszcze. Będę musiała po prostu zbierać na takie okulary. No bo... Wiadomo, no ale mniejsza z tym. W każdym razie zbieram na okulary progresywne. I nie wiem, czy najpierw zrobić sobie tylko zwykłe, czy czekać i uzbierać sobie na te progresywne. No bo w sumie po co dwie, takie i za chwilę drugie, nie? Także nie wiem, to w tym roku chyba już nie będę miała tych okularów, będę się musiała jeszcze z tymi męczyć. Te lubię, no, są ładne, mi się podobają, tylko że już tak dobrze w nich nie widzę. No. Dobra, czytamy. Co tutaj mamy na... To się nagrywa, dobrze. Na ten październik. Oczywiście chyba wszystkiego dzisiaj nie przeczytam, bo tego tu trochę będzie. Ale tak, październik, inaczej paździerzec, paździerzeń, winnik, pościernik. No tak, bo ściernisko, pościernisko, nie? Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. To są takie przysłowie na październik. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. Gdy październik ze śniegiem przybierze, na wiosnę długo śnieg na polach leży. No miejmy nadzieję, że on ze śniegiem jednak nie przybierze.
I tutaj mamy o wrotyczu i czarowne zastosowanie w tradycji ludowej. To będziemy sobie podzielimy na kilka, bo tu jest więcej do czytania. No nie będziemy tego wszystkiego czytać, bo to nie audiobook, nie? Ale tutaj sobie o wrotyczu poczytamy. Mrozoodporny wrotycz z żółtymi, przypominającymi guziczki kwiatami jest uważany za ziele wielce magiczne. Dzięki temu, że jego kwiaty długo zachowują świeżość i nie więdną, był symbolem nieśmiertelności. Nazwa rośliny pochodzi od dawnego rzeczownika wrot, czyli powrót, bowiem wrotycz sprawia, że coś wraca. W magii ludowej stosowano go właśnie, aby przywrócić to, co dobre i tak. Wrotycz przywracał miłość, zdrowie, bogactwo, mleko krowom, a kobietom dziewictwo. No, nie wiem, czy to tak przywróci dziewictwo. Potrafił odwrócić burzę i grzmoty oraz deszcz z pola, a do tego pomagał bezpiecznie wrócić do domu. Dlatego osobie wyruszającej w podróż zalecano zerwać kilka gałązek wrotyczu i nosić ze sobą. No, ja bym mogła nosić ze sobą wrotycz, bo ja lubię zapach wrotyczu. Inne nazwy. Wrotycz swojski, wrotyczka, nawrotycz, uwrotycz, przywroteń, koworotnik, a na Podlasiu mlecznica, nieśpioch, żółty guzik, piżmidło, piżmo i czwar. No, może tu jeszcze przeczytamy troszkę z tych czarownych zastosowań, jeśli pozwolicie, ale wiem, że tu dużo osób lubi słuchać tutaj z tego kalendarza. No i popatrzcie, ile już tego kalendarza było, jeszcze troszkę będzie koniec, a na przyszły rok nie wiem, czy będę miała taki, czy nie, no bo jakby miało być w środku wszystko to samo, no wiadomo, że kalendarz to kalendarz, to są dni, nie? Ale te wszystkie tutaj, te ciekawostki, mam nadzieję, że będą jakieś inne, no bo to by było bez sensu kupować, co roku to samo czytać. Wrotycz najlepiej zbierać od połowy lipca do połowy września, podczas późnego, słonecznego popołudnia. Czarowne zastosowanie w tradycji ludowej. Wrotycz chroni przed demonami, na przykład przed boginkami, które wodzą chłopców na pokuszenie, albo zabezpiecza dzieci przed nocnicami i zmorami. W tym celu palono ususzone ziele i okadzano całą izbę, a przede wszystkim dziecko. Wianki z wrotyczu chroniły nowonarodzone dziecko przed nocnym demonem, wieszczycą, która budzi w nocy dzieci i ssie im piersi. Co za no nie powiem. No. Aby przedłużyć życie, zalecano codzienne rzucie liścia rośliny, ale należało to uczynić zgodnie z odpowiednią procedurą. Otóż cały rytuał trzeba zacząć, gdy tylko pojawiają się nowe liście i zerwać ten rosnący najwyżej. Należy się po niego udać o świcie, bez posiłku. No, to dla mnie by było akurat, tylko nie tak o całym świcie, nie, bladym, bo ja późno jem. Liść rzuć do 5 minut, mając twarz zwróconą w stronę wschodzącego słońca. To by tak było mieszkać, mieć domek i mieć w ogrodzie ten wrotycz. To wtedy mogę o świcie wychodzić do ogródka, zrywać liść i patrzeć na wschodzące słońce. Nawet by mi się to podobało. No. Przerzuty liść należy pozostawić pod rośliną, a w domu wypić szklankę wody. Najlepiej ze studni lub strumienia. Liście wrotyczu rozłożone w całym mieszkaniu wypędzają duchy i złe moce. Aby uchronić się przed wypadkami, należy nosić ze sobą w kieszeni kwiat wrotyczu. To mi ciągle jakieś karteczki wypadają. Neurolog. Muszę to w końcu sobie tutaj zapisać. Gorączkę i chorobę odegna włożenie do butów żółtych kwiatów wrotyczu. No tak, włożyć do butów.
kwiaty, dobra, mogą tak stać, jak buty stoją, ale jak potem chodzić w tym, no to odcisków się nabędziemy, nie? To tak troszkę dziwne są te zalecenia tu. Panna, która chce oczarować wybranka, powinna zażywać kąpiel z miętą, szałwią i wrotyczem. Kąpiele w samym wrotyczu spowodują powrót ukochanego lub męża do domu. Wianek uwity z wrotyczu, zawieszony nad wejściem domu, przywraca bogactwo. No i to trzeba będzie w przyszłym roku zrobić. A nad stodołą lub oborą powoduje, że krowy i owce dają tyle mleka, jak w czasie wycielenia. Wiecie co, no to chyba na przyszły rok już wiadomo, jak się tylko wrotycz pokaże, będzie kwitł, to wiadomo, co Gabrysia będzie robiła z wrotyczem, nie? Tylko czy ja to będę pamiętała? Chyba zapamiętam. Aby ukochany wrócił, panna spogląda na niego przez wianek z wrotyczu albo lepi z ciasta i wrotyczu kółeczko, które suszy na słońcu i również spogląda przez nie na ukochanego, wymawiając odpowiednie słowa zamowy. Mieszanka z wrotyczu, koniczyny, szałwi, dziurawca, ostu i krwawnika przygotowana w dniu kupały chroni przed złym okiem. Należy ją tylko zaszyć w woreczku z czerwonej satyny i nosić go na szyi na czerwonym sznurku. No to takie jest mało. Wiecie, no, człowiek się ubiera i ciągle mieć na sznurku czerwony jakiś tam woreczek. Śmiesznie, nie? Ale jak ktoś chce, może sobie tak zrobić. W folklorze wschodniosłowiańskim zalecano użycie wrotyczu, aby pozbyć się plotek na swój temat. Zebrane przed wschodem słońca kwiaty wrotyczu wieszano w suchym pomieszczeniu, dopóki nie wyschną. Codziennie rano trzeba powtarzać słowa zamowy. Wrotyczu, rozprosz natrętne muchy, słudze Bożemu, imię tutaj dać, odwdzięcz się dobrą chwałą. Chroń przed oszczerstwami. Następnie należy splunąć 3 razy przez lewe ramię. Wysuszone kwiatostany wrotyczu warto nosić przy sobie. Aby przywrócić zdrowie podczas zapalenia oskrzeli, choremu należy położyć wrotycz na szyi lub klatce piersiowej. Kobiety starające się o dziecko jadły sałatkę z wrotyczu, aby pobudzić płodność. Z kolei niezamężne, ciężarne żuły liście wrotyczu lub piły z niego odwar, aby spowodować poronienie. No to tego nie zalecam. Wrotycz ze względu na swój intensywny zapach był wykorzystywany w obrzędach pogrzebowych. Na trumnie umieszczano wieniec z wrotyczu, a samo ziele było wkładane zmarłemu do trumny pod głowę, żeby ciała nie zjadały robaki. No, robaki nie lubią wrotyczu. I to dzisiaj, na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o te czarowne zastosowanie w tradycji ludowej. Wrotycz ogólnie jest, ja bardzo lubię wrotycz. Lubię herbatkę z wrotyczem. Wrotycz jest dobry do oprysków przeciw różnym chorobom i przede wszystkim robactwu na kwiatach, na roślinach. Także wrotycz bardzo lubię, ale szkoda, że oni o tym wrotyczu dopiero piszą w październiku. Jakby mogli pisać o tym wrotyczu, jak się zaczyna pojawiać, nie? Kwitnący. Jak zaczyna kwitnąć. Zaczyna kwitnienie, bo to wtedy człowiek bardziej pamięta o tym, żeby sobie na przykład zebrać, zrobić sobie wianek na drzwi, żeby bogactwo wróciło. No. Także tak. A jutro sobie poczytamy może o Ładzie. Łada. To jest bogini miłości i piękna, ale o tym już dzisiaj nie będziemy czytali. No, to by było na razie tyle, jeśli chodzi o ten czarowny kalendarz. Tu muszę sobie tą wizytę neurologa w odpowiednie miejsce dać. No, na przykład, popatrzcie, w grudniu jest o głogu. Już dawno jest po głogu, nie? Żeby tam jakąś nalewkę, no nie nalewkę, ale co z głogu się robi? Z suchego, już wysuszonego, to może tak. Pachnie, ja bardzo lubię zapach takich
książek. Od dziecka lubiłam wąchać książki. Naprawdę. No, chyba każdy wie, jak wrotycz wygląda, ale wam tutaj pokażę łobruzek. No, tak wygląda wrotycz, żeby ktoś jeszcze nie wiedział, bo być może są osoby, które nie wiedzą. No, także pamiętajcie, gdzieś tak, nie wiem, w lipcu ten wrotycz już zaczął kwitnąć, albo w sierpniu, już nie pamiętam. I sobie nazbierać kwitnącego, tak jak ja zbierałam ten kwitnący. I sobie zrobić kwiaty. Ja mam ususzone, ale wiecie, no teraz z ususzonych to już nie będę robiła wianka, bo mi się będzie łamało to i kruszyło. To trzeba na świeżo zrobić i wtedy to już tak zachowa taką formę. A ja sobie tak, dzisiaj nie byłam na działce, nie wyrobiłam się tutaj z wszystkim, a po południu jechać na działkę, jak jest u nas o 7 jest już ciemno, no to po południu to mi się już nie chciało tam jechać z tego względu, że potem bym nie miała miejsca na samochód tutaj, bo wszyscy czyhają na moje ulubione miejsce na parkingu, bo to jest najlepsze miejsce, bo mało, znaczy nie ma drzewa nad nami, no wiadomo, że jakby był wielki wiatr, to jak się jakieś przewróci, no to by sięgnie tam, nie? Ale nie ma tak drzewa, nic nie pluje na ten samochód, bo z tych brzust to strasznie takie lepkie, cały czas takie coś lepkiego leci i potem samochód jest taki jakby opluty, jak ja to mówię, tą lepkością i przykleja się do tego cały kurz, brud. A jak chcecie to umyć, to wcale nie jest tak prosto. A ja mam zawsze sobie tak stawiam, żeby mieć nie pod tymi drzewami. No i więc po południu, jakbym gdzieś pojechała, no to potem jest problem, bo mogę już nie mieć mojego miejsca, nie? No wiadomo, że jak trzeba gdzieś jechać, to się nie patrzy na miejsce, tylko się jedzie. No, ale dzisiaj późno, dzisiaj był u nas mróz, jak wyczytałam, że u nas dzisiaj był ogólnie mróz -1. W tych Pyrzowicach to wam mówiłam, że było chyba -2. Zbyszek mówił, że skrobał szyby rano, jak jechał do pracy. Także nie fajnie. Jak patrzałam, to na dzisiejszą noc już nie zapowiadają przymrozków. No, niska temperatura, tam chyba +3 stopnie, ale bez przymrozków. Tak sobie myślę, na tym ogródku jak coś już zmarzło, to już zmarzło. No trudno. A to jutro pojadę sobie i porobię to, co miałam porobić. Dzisiaj tutaj się zajęłam, to na jutro mam już zupę. To już nie ma takiego problemu. A poza tym jutro wcześniej zaczynam dzień. Zawiozę tą Wiki, to jak potem jeszcze będę mogła tutaj przygotować ewentualnie coś jeszcze na drugie danie. No bo też tak, nie pojadę wcześniej na ogródek o 9 czy 10, bo to jeszcze będzie zimno. To nie będę tam, tak wiecie, koło 11, 12 to tak, bo to już będzie słoneczko, już będzie troszkę zagrzeje i będzie już cieplej, ale tak o 8, 9 to za wcześnie tam jest. No. Także ja już się nie mogę doczekać mojego ciastka. Zbyszek już swoje zjadł, więc ja muszę się uwinąć, żeby mi nie zjadł mojego. Nie no, moje jest bez cukru, to by go nie zjadł. No. Wypiję kawkę, póki jeszcze jest ciepła, w miarę. No i zabieram się za montowanie, a potem może uda mi się coś poczytać. Także dziękuję wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vlogusia. No i oczywiście zapraszam na następny, czyli no jak zwykle na jutro, tak mam nadzieję, nie? No, wszystkiego dobrego, dziękuję za wszystko i zapraszam. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra, pa!